Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy zwieńczenie wielkiego eventu Fight for Love, który zorganizowali twórcy gry wraz z różnymi youtuberami, streamerami itd., itd. Wszelkie oczywiście informacje odnośnie tego eventu macie w poprzednim filmie. Film, który trwał chyba około 8 minut, jeżeli się nie mylę, i wyjaśniłem tam dosłownie wszystko. Dzisiaj w skrócie mieliście do dyspozycji waszej stronę. Ona wystartowała bodajże w środę jakoś koło 17, zakończona została, w sensie głosowanie zakończone zostało dzisiaj o godzinie 15, jeżeli się nie mylę, czyli w piątek, wy to dostaniecie pewnie w sobotę, ja to nagram w piątek wieczorem, i mogliście wybrać z listy youtubera, jednego z 29, o ile się nie mylę, mogliście również wybrać z listy jego liczbę wygranych, tak naprawdę, którą on zrobi przez ten weekend, bo mamy czas to zrobić do niedzieli, i możemy to zrobić, wiadomo, czy to na odcinku, czy to na streamie, możemy nawet podzielić to na tak naprawdę, czy to na dwa odcinki, czy to na dwa streamy, to już wedle uznania, ja to zrobię wszystko na jednym filmie oczywiście, tak jak mówiłem. No i po prostu osoba, która zgadła, tam się podawało swój nickname i adres e-mail do kontaktu, jak tam ktoś akurat zgadł, to żeby się z wami twórcy skontaktowali. Jeżeli ktoś zgadł tą liczbę zwycięstw, którą ja dzisiaj w swoim filmie zaprezentuję, to może wygrać 3000 grzybów. Jeżeli okaże się, że zgadła więcej niż jedna osoba, no to wtedy następuje losowanie tych kilku osób, powiedzmy, czy tam tych dwóch, trzech, czy tam więcej osób, które zgadły poprawną ilość zwycięstw, i wtedy jedna z tych wylosowanych osób wygrywa 3000 grzybów. To tak w skrócie, ale oczywiście przypominam, że jeżeli ktoś chce poznać dokładne zasady, jak to działało, to odsyłam do poprzedniego filmu. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę i piszcie w komentarzu przede wszystkim, jaka liczba zwycięstw według was tutaj padnie, na co wy zagłosowaliście. Będzie mi bardzo miło, jak teraz w komentarzu po prostu napiszecie, co wy uważaliście, jak wam się wydawało, i piszcie, na ile zagłosowaliście. Zobaczymy, czy już może ktoś w komentarzach, ktoś się okaże po prostu zwycięzcą, no nie? Takim wiadomo, że już będzie mógł się spodziewać maila właśnie ze strony twórców. No i okej, myślę, że możemy powolutku zaczynać. Oczywiście standardowo, łapa w górę, ten komentarz, tak jak mówię, kciuka, to już powiedziałem, subik z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, i tak naprawdę tyle. Jeszcze Twitch, tam link w przypiętym komentarzu, Discord i tak dalej, ale to nieistotne. Nagrałem to w piątek wieczorem, tak jak mówiłem, miałem to nagrać wam w sobotę, ale się okazało, że raczej nie dam rady, więc muszę to nagrać dzisiaj. Troszeczkę to będzie taki nierozgarnięty ten film, to od razu nie ukrywam. No ale co zrobić? Mówiąc szczerze, że nie przygotowywałem się, w sensie jakoś bardzo, miałem to nagrać, tak jak mówię, w sobotę, wypadło dzisiaj, trudno. Dobra, tak teraz wygląda strona, to wam jeszcze zaprezentuję. Jak widzicie, voting is finished, więc już, tak jak mówię, zagłosować nie możecie. Jeszcze na wszelki wypadek pokażę wam tutaj ukośnik time na czacie. Jeżeli się nie mylę, to pokazuję również chyba datę oraz, no datę, głównie mi chodzi o datę. Dokładnie, jak widzicie, mamy 11 lutego. A, wy tego bardzo nie widzicie, no to musicie uwierzyć na słowo. Jest, poczekajcie, może, no nie, nie, jakby to wam teraz pokazać, muszę wyłączyć na chwilę te moje, to będzie chyba to, nie, to będzie... To też nie, o to, dobra, nieistotne, tak jak mówię, no nie przygotowałem się jakoś bardzo. W każdym razie, jak widzicie, mamy datę, jest to 11 luty, godzina 21:27, tak więc już, no już jest dawno po głosowaniu, żeby tam, bo wiem, że ktoś na pewno mi zarzuci, że nagrałem to zanim jeszcze się głosowanie zakończyło, że już komuś powiedziałem odpowiedź, żeby ktoś tam wygrał z moich znajomych czy coś, no to tutaj ostateczna odpowiedź, że nie, bo to już jest dawno po głosowaniu, 21:20, a tak jak mówię, dzisiaj o 15 głosowaniu się zakończyło. Dobra, to odpalamy z powrotem. Mam też taki interaktywny licznik, jak widzicie na dole, jak wejdziemy w arenkę, to go bardziej widać, mamy winy, mamy luzy, i po prostu ja tutaj sobie mogę na drugim monitorku dodać win, dodać luz, zobaczymy, czy to działa teraz testowo. Dokładnie, działa, wszystko jest git, jakbym się coś pomieszał, to w postprodukcji poprawię, ale raczej nie planuję. No i okej, wiadomo, moje zasady są takie, że póki co robię walki na arenie z tych trzech wylosowanych osób i dopóki tutaj nie przegram. Jak pierwszą walkę przegram, to od tego momentu zaczyna się liczyć, startuje ten licznik i zaczynamy po prostu liczyć i winy, i luzy. Więc okej, myślę, że możemy powolutku zaczynać.
O, już pierwsza przegrana. No to okej, to chyba wychodzi na to, zobaczcie, kurde, tego się nie spodziewałem, ale nawet lepiej, możemy szybciej zacząć, dzięki temu mamy, jak widzicie, pierwszą przegraną i teraz już licznik startuje. Więc możemy powolutku zaczynać, oczywiście teraz biorę najsłabszych przeciwników, żeby tutaj, dobra, pierwszą mamy wygraną, ja to będę powolutku dodawał. Teraz mamy, to nie będzie film jakiś bardzo merytoryczny. Tu od razu się nie będziemy oszukiwać, dlatego że będę się skupiał na tym, żeby wszystko dobrze poszło, żeby na pewno ten licznik dobrze tutaj wam po prostu dostarczyć, nie? Tą liczbę zwycięstw, liczbę luzów i tak dalej, i tak dalej. Więc możemy to na spokojnie sobie klikać. No i tak, dlaczego Paladyn? Pewnie was to ciekawi. Ano dlatego, że po pierwsze jest to takie w ogóle zwieńczenie Paladyna, dlatego że jak widzicie mamy już tutaj 498 level, więc za dwa levele po prostu z tym Paladynem się pożegnamy i nie będziemy już na nim grać. Dlatego też uznałem, że spoko będzie po prostu taki challenge, jak powstał ze strony twórców, to właśnie na tym Paladynie zrobić. Miałem troszeczkę sobie pojajcować i zrobić to na Łowcy Demonów, tak jak mam być szczery z wami, ale później pomyślałem, że w sumie pewnie każdy twórca weźmie swoją najsilniejszą postać i będzie chciał wygrać jak najwięcej walk, dlatego że wiadomo, to jest walka między nami twórcami, potem ma podobno w poniedziałek w ogóle chyba o 18 na Twitchu Shakesowym ma powstać jakiś ranking, na którym będziecie widzieć, ile każdy twórca tych zwycięstw zrobił, więc stwierdziłem, że będę starał się zrobić jak najwięcej. No a jednak Paladyn jest dość mocny, więc wydaje mi się, że zrobimy nim po prostu tych zwycięstw najwięcej. No ja tu nie oszukuję się, że celuję w 50-0, to od razu wam powiem. Jak widzicie, biorę tu najsłabszych przeciwników, no ale wiadomo, TSRNG, może nam się jakaś nóżka powinąć, może coś tam i różnie to po prostu będzie. Więc dlatego po prostu Paladyn. A druga sprawa jest taka, że z tego co wiem, twórca, który zgarnie największą ilość wygranych w tym rankingu, dostanie, to nie jest oficjalne, od razu wam powiem, to nie jestem przekonany, ale możliwe, że dostanie jakąś dodatkową nagrodę dla swojej społeczności, więc to w sumie by było też ok, żeby jakąś kolejną nagrodę wam załatwić. Dobra, lecimy tutaj dalej, powiedzmy, że 69 tysięcy weźmiemy, ja tu biorę po głównej statystyce i wybieram oczywiście najmniej, więc niech będzie cyk, mamy 17. Skipuję też walki, to też w sumie myślę, że się do tego odniosę. Skipuję walki. Jakbym to robił na dwa odcinki, to może i bym nie skipował, ale że robimy na jednym odcinku, no to wiadomo, że troszeczkę by to zajęło, jakbyśmy mieli każdą walkę oglądać. Jakby tych walk było, nie wiem, 25 chociaż, no to powiedzmy, że jeszcze by było ok. No ale że ich jest naprawdę bardzo dużo, no to muszę zdecydowanie tutaj je skipać, żeby odcinek nie trwał nie wiadomo ile. Dobra, mamy 21, więc dlatego tak to generalnie wygląda. Jakbym to, tak jak mówię, podzielił na dwa odcinki, to może i bym oglądał, zawsze by to było ciekawiej, no ale nie ma, myślę, co przedłużać. Dobra, mamy 23, 79 teraz tysięcy, no tu już ponad połowa HP zabrana. Dobra, mamy 24. No i teraz weźmiemy na półmetek Paladyna i mamy 25, jest półmetek, mamy 25-0, no nie jest to trudny serwer, gramy Paladynem, bardzo mocną klasą, mamy bardzo mocne statystyki. O kurde, ja w ogóle zapomniałem jeszcze Golda tutaj dorzucić, ale już teraz nie będę mieszał, już jak zaczęliśmy z takim stanem statystyk, to już dokończymy z tym samym stanem, ale miałem jeszcze właśnie na odcinku wrzucić tego Golda, w ogóle dopiero co się wykąpałem, tak jak mówię, no jest już dosyć późno. Ja jutro muszę wstawać z rana, dlatego też tak troszeczkę nierozgarnięty, no ale tak jak mówię, trudno. Dobra, mamy 68 tysięcy, lecimy cyk, lecimy dalej po prostu. No i dobra, i aha, no i jeszcze co do serwera, to jak sami widzicie, no najsilniejsi gracze są u nas w gildii, więc to też jest dodatkowe, że tak powiem, taka powiedzmy motywacja, dlatego że no nie może nam wylosować tutaj żadnego Spacera, IT i tak dalej, oni są najmocniejsi na tym serwerze, bo po prostu my jesteśmy z nimi w gildii, więc losuje nam o wiele słabsze osoby. Dobra, mamy 26, teraz lecimy dalej, mam nadzieję, że nic nie pominąłem, to tak swoją drogą, mamy 27, no póki co to nie jest jakieś emocjonujące, szczerze mówiąc, mamy 28, jeżeli zrobię te 5-0, to oczywiście będę bardzo zadowolony, oczywiście będę się starał dla was ogarnąć jeszcze coś tam, jakąś nagrodę. O, tu już ponad połowa zeszła, no ale dobra. Mamy 30, a w ogóle jak wejdziemy w pocztę,
To poczekajcie. A, tutaj mam w ogóle tą przegraną z tym Gilmakiem, bo ja tu wcześniej ręki jeszcze robiłem. Mamy przegraną z Gilmakiem i mamy teraz tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dobra, czyli się zgadza, czyli wszystko jest jak najbardziej git. Ok, lecimy teraz 75 000, powiedzmy, że tego weźmiemy. Tutaj pyk, teraz ktoś pomyśli, że nagrałem to drugi raz, bo już tam wcześniej były walki, ale nie, spokojnie. Nie nagrałem tego challenge'u drugi raz, tylko po prostu ja tu robiłem już arenki na tym koncie, przeklikałem te areny i w sumie potem pomyślałem, że w sumie to mogłem zostawić na odcinek, no bo te 10 walk za PD też mogłoby się wliczać w ten challenge, no ale mniejsza z tym. Dobra, 76 000, powiedzmy, że cyk. Teraz mamy tak, tu mamy 81 000, to już ktoś mocniejszy, no ale też jest git, mamy 34, teraz mamy 75, tutaj cyk, teraz mamy znowu 75, okej, no tu już połowę HP nam zabrał, wszystko się liczy, wszystko ładnie się liczy, więc dobra, nawet nie będę musiał chyba tego obrabiać, na to wychodzi. Dobra, tutaj ten w ogóle kolega jest strasznie miętki, jeżeli chodzi o statystyki, ale on tutaj ma normalne EQ, to nie wiem czemu tak, no ale niech będzie. Lecimy sobie, cyk, mamy 37, teraz mamy tutaj pyk 60 000, jeżeli chodzi o statystyki to również mało, jakiś wojownik 68, dobra, cyk. I teraz sobie weźmiemy, powiedzmy, 75 000 i dobra, mamy 40. Mamy 40, widzowie, ostatnia dziesiątka. No i co? Troszeczkę nudy, można by, chociaż nie wiem, czy chcę poddymiać. Może bym teraz zaczął brać najsilniejszych zamiast najsłabszych, ale kurde, no specjalnie chcę zdobyć dla was 150, więc może nie, więc może nie będziemy tego robić, tylko po prostu dodyrdamy się, że tak powiem, już do końca. Mamy 41 na spokojnie i dzięki temu może jakaś dodatkowa nagroda dla was będzie ogarnięta. Dobra, mamy 60 000, tutaj pyk, niech będzie. Teraz mamy 80, teraz mamy 69, tutaj ten berserk myślę, że będzie lepszy, mamy 44, teraz mamy 60 000, tutaj będzie cyk, teraz mamy 79, więc niech będzie cyk, 60 000 znowu, 47. Dobra, teraz jest, poczekajcie, tutaj mamy 60 000, tutaj, więc niech będzie cyk, 48 i dwie ostatnie walki, widzowie, fight for love, czyli walka dla miłości, można by powiedzieć, walka z miłością. O, zobaczcie, tutaj już było blisko, tutaj już nam ponad połowę, berserk w teorii o wiele słabszy, ale troszkę nam tego HP zabrał. No i dobra, i mamy ostatnią walkę, ostatnia walka, czy zrobimy 50-0, no będzie to, powiem wam, bardzo, bardzo trudne, w sensie trudne, łatwe bardzo, ale ciekaw jestem, piszcie w komentarzu, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, chociaż wiem, że większość z was pewnie skipnęła od razu na koniec, żeby się dowiedzieć, ile wygrałem, ale to normalne, że tak powiem, no ale dobra, nie przedłużamy, mamy kolegę, który ma 60 000 siły, jest paladynem, raczej bez problemu powinniśmy, jeżeli o niego chodzi, tutaj wygrać. No i lecimy cyk, lecimy pyk, no i dobra, i mamy to, mamy 50 wygranych, zrobiliśmy 50-0, spodziewałem się tego, nie powiem, spodziewałem się tego, że tak nam to pójdzie, no ale zawsze wiadomo, gdzieś tam się może noga podwinąć, a tutaj, jak widzicie, udało nam się bez większych problemów te 50-0 ogarnąć, więc no ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Oczywiście nie ma tu mowy o żadnych tam, bo już ktoś pisał, że twórca może sobie popisać do ludzi w topce, żeby oni pozdejmowali ekwipunek, żeby miał łatwiej, no ale jak widzicie, tutaj każdy w tym top 30 ekwipunek normalny ma, także no tutaj, żeby nie było żadnych niedomówień. Dobra, to chyba tyle, wydaje mi się, że to wszystko. Piszcie w komentarzu, czy ktoś zgadł, czy nie. Widziałem, że były różne predykcje, że tak powiem. Niektórzy pisali 30, niektórzy pisali tam 45 i tak dalej. 50 wbrew pozorom mogło mało osób dać, o ile w ogóle ktoś. Chociaż nie, chyba jedna osoba pisała, że dała 50. To może akurat on będzie tym szczęśliwcem, nie wiem. W każdym razie, a może tu jeszcze, wiecie co, na wszelki wypadek zrobię jeszcze kilka walk. Jakby się okazało, że zrobiłem za mało, żeby nie było, to tam dodam w postprodukcji. Ale wydaje mi się, że chyba było git. Chociaż tu jeszcze na wszelki wypadek może z 5 zrobię. Teraz mamy 3, teraz mamy 4.
Tutaj pyk i teraz mamy na sam koniec 5. Dobra, dobra, teraz już na pewno będzie git. Tak jak mówię, piszcie w komentarzach, czy ktoś zgadł, czy nie. Z tego co wiem, w poniedziałek o 18 na streamie Shakesa oficjalnym na kanale Twitchowym będzie jakiś ranking twórców i tam zobaczycie, bo z tego co wiem, nie jestem jedyny, który ma taką mocną postać. Z tego co wiem, jest na przykład Derafin, czyli niemiecki youtuber, który ma jakąś tam postać 612 level bodajże i on raczej na swoim serwerze też wszystkich będzie kładł po kolei, więc no może na przykład zajmę ex aequo, nie? Bo 50-0 no już lepszego wyniku się nie da mieć, ale może ex aequo z kimś tam zajmiemy pierwsze miejsce. Zobaczymy jak to będzie. Zapraszam na właśnie streamka Shakesa na Twitchu, na tam ich oficjalny kanał w poniedziałek, z tego co wiem o 18. Oni chyba mają poniedziałek, wtorek i poniedziałek, środa i piątek, o ile się nie mylę, o godzinie 18 i ten ranking powinien być. Tak przynajmniej taką informację dostałem. To wszystko. Kiedy się z wami skontaktują? Wydaje mi się, że jakoś w przyszłym tygodniu. W poniedziałek, tak jak mówię, powinno to zostać zamknięte na ich streamie, no i pewnie jakoś na dniach będą się kontaktować ze zwycięzcami. Tak mi się przynajmniej wydaje i taką informację dostałem. To wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że skomentowaliście tak jak prosiłem. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie tego lajka, żeby brać więcej udziału w takich challenge'ach, bo myślę, że to jest spoko, że ktoś z was, w sensie ktoś z was, generalnie możecie coś tam wygrać dzięki temu. No i tak naprawdę to wszystko. Zostawiajcie subika z dzwoneczkiem. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!